Drodzy zgierzcy przedsiębiorcy, chciałem Wam serdecznie pogratulować z okazji Dnia Przedsiębiorcy. 21 czerwca Sejm ustanowił Dniem Przedsiębiorcy. Jeden z naszych kolegów, Józef Wyrażewski, wraz z Adamem Abramowiczem i Andrzejem Arendarskim doprowadzili do ustanowienia tego dnia przez Sejm. Założyć firmę jest w dzisiejszych czasach bardzo prosto. Dużo trudniej ją utrzymać i rozwijać na bardzo konkurencyjnym rynku. A zwłaszcza teraz, w czasach kryzysu gospodarczego. Tegoroczne życzenia przyszło mi składać w trudnych czasach. Tym bardziej chciałbym, aby się spełniły. Życzę wszystkim naszym kolegom siły, wytrwałości i kreatywności na tym wzburzonym morzu. Żeby udało Wam się w tym roku zrealizować wiele dobrych biznesów. Wyzwania to nasza codzienność, ale dziś zwłaszcza życzę wytrwałości, mądrych decyzji, kreatywności i konsekwencji w działaniu. Życzę Wam też tego, aby te wiatry, które wieją z Warszawy czy ze stolicy Waszego regionu, zawsze wiały Wam w żagle, nigdy nie w twarz. Wiem, że to jest trudny czas, czas pandemii i niejednokrotnie zmagacie się z wieloma problemami. Ale jestem pewien, że sobie z nim poradzicie. Satysfakcji z pracy na rzecz tworzenia miejsc pracy, rozwijania własnych firm. Szczęścia i intuicji, tej biznesowej, która nieraz pozwalała podnieść nasze firmy na wyższy poziom. Życzę Wam wszystkiego, co dobre dla Was i dla Waszych firm. Od nas zależy pomyślność nie tylko naszych rodzin, ale naszych pracowników i całej lokalnej społeczności. Życzę Wam, abyście przetrwali ten trudny czas, korzystając ze środków centralnych, tych, którymi także dysponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Życzę wszystkim przedsiębiorcom Zgierza dużo sukcesów, dużo siły w pokonaniu tych trudności, które dzisiaj przeżywamy. I jak zawsze, nie zawiedziemy. Drodzy zgierzcy przedsiębiorcy, w dniu Waszego święta, w dniu własnym, wszystkich współpracowników, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich mieszkańców, chciałbym życzyć Wam, tak jak i wszystkie instytucje otoczenia biznesu, samej pomyślności na tej trudnej drodze, zwłaszcza w czasach pandemii, powodzenia realizacji wszelkich marzeń i zamierzeń. Trzymajcie się, działajcie tak dalej, działajcie w końcu na rzecz naszego wspólnego dobra.